Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Adam, witam się serdecznie w kolejnym odcinku z Alpini. Jest ze mną Danasek. Dobry. Jest Boluś. Cześć. Jest Brączysz. Cześć, cześć. Ale koło. Jest Akros 595 Plus. Ładny, piękne, ładny, ale ładny bardzo koło. Kombajn. Naprawdę jest, bo jest piękny. Naprawdę jestem zadowolony, Rosselmasz bardzo ładnie wygląda, jak kosi to dowiecie się w tym odcinku. No i chciałbym też ogłosić, szemi wobec, naprawdę. Po prostu z uśmiechem na twarzy chcę ogłosić, że to jest przedostatni odcinek na tej cudownej mapie, jakie są Alpy. Nie chcę mi się rozłożyć już z tego wszystkiego, jak powiedziałem, że to przedostatni odcinek. Trzeba nie mówić, trzeba na koniec odcinka to powiedzieć, bo wszyscy wyjdą. Nie będą się maszyny się teraz bić, nie będą chciały się wszyscy odpalać. Wszyscy wyjdą? Nie, wszyscy napiszą w komentarzach, że dobrze, czekamy na coś nowego, coś lepszego. Wiedzcie to, że... A jadę dobrze z pokosem, bo już się bałem, że... Hej, Bronek i Tanas? Tak. Bardziej się weźmiemy za siano kosy się koło Adama. Dobra. Tam na tej łące. Dobra. Czekajcie, tylko było. Będziemy przynajmniej ten. Będziemy koło Adasia sobie jeździć. Halo? Z prasą został, bo jeszcze sobie poprasuję. No. To nie mam traktora, dobra, ja nie mam. To weź sobie tego Fiata, przecież tam jest Fiat, elektryk. Wszystkie tam. Jadę Fiatem, ci przyczepę zawieź. Burchera, tylko mi przyjedzie tylko przyczepę i tyle. I na razie to jedziesz z tą przyczepą Fiatem? Tak, ja z Fiatem pojadę. Boże, tu jest tak. Tu jest tak jasno, bo ogólnie wyłączyłem na ten odcinek season. Bo z jednej strony chciałem to fajnie ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi, ale no jednak światła są grube tutaj. Oświetlenie. A ty nie chcesz może tego Fiata na do prasy? Nie, bo nie będę was w ogóle słyszał. Też a to się przycieszysz. Też miałem to w myślach, bo już jechałem, właśnie. Już jechałem, ale jak minąłem 10 na godzinę, to masakra. Nie chcę jechać. Kraksa masakra. Co się stało tam, mordeczka? Czy już pierwsze... Na godzinę traktor mi jedzie. Pierwsze ugi-bugi? Może masz ręczny za ci minty. Ale idzie człowiek uciekaczy, wyhamuje tym Fiatem. Biega, no to jak zakreszczyłeś, jak łatka. Jak będziecie coś ode mnie chcieli, to krzyknijcie, nie? O Boże, mówię, czemu takie kolory dziwne, że przez to season nie ma to dlatego. Tak, no właśnie o to chodzi, że z jednej strony ja mam takie dwa odczucia pomiędzy season a bez season. Tam jest spoko, sam raz, ale brakuje takiego kontrastu, który jest teraz. A tu teraz jest super kolor, super kontrast, ale znowu jest za jasno. I czysty coś za coś, nie może być idealnie. Tak czułem, że odjebał. A czemu ty na tył ją zaczepiasz? Czekajcie, bo czysty chłopak chcę wam dać. Nie wiem. Dobra. A później jak będziesz mógł, to brać tam odpowiedź. Tak, dookoła? Tak, dookoła też koszę się. Ale nie, czy dojedziesz? A dookoła? Nie wiem, 50% mam. To ci powiem, jak dojadę. To ja tu poczekam na ciebie z przyczepą. Tak, poczekaj tam, tak. Bardzo bym cię prosił. Ogólnie to drzewka urosły nam tutaj kawałek. Nie wiem. Bardzo miło. No bo season nie ma. Bez bardzo season szybciej rosną. No i bardzo ogólnie mi się wydaje, że season nam popsuł tą serię, ale to takie małe odczucie tylko. Czytając wasze komentarze też to dużo pewnie ludzi tak. Pisało, że season nam popsuł to. Tak, bo najbardziej sianokosy. Po prostu sianokosy nam popsuły. I byśmy szybciej sezony, bo prawdopodobnie byśmy tu mieli już... A, daj Boże, że 7-8 sezon. No. A tak to my zrobili 3 sezony i ciągle sianokosy. Znaczy może inaczej. Seasonem. Wszystko jest git. Ale przez to, że nam ta trawa ciągle rosła i my robili ciągle te sianokosy, to tak wyszło, jak wyszło. Co nie? Ej, naprawi ktoś tego? Tu muszę się przeciąć. Dałoby radę zaraz. Kierownika? Elektryka naprawi ktoś? Zaraz się naprawię. Tylko jakoś objadę sobie tutaj. Już ci zaraz powiem. Co się stało? Ja od razu zgrabiam jak coś. Ja pierdyka, masz tak grubo. A co, to teraz nie możesz tu, za nie? Nie. Oj, nie wiem, czy nie możesz. Czy można by ten kupić, nie? Czy coś? No to weź. Cynik, fuch. I byś co siarkę miał. A ja myślałem, że ty przyczepę zostawisz się, ty tym Fiatem wrócisz. Nie. Bo co, no zobacz, co Tana zrobił. No wiem, to pewnie tym... ja pier... Kierownikom miałem dać coś jeszcze? Nie, naprawić tego. Co ty możesz? A, elektryka. Naprawić miałem, dobra, dziękuję serdecznie, już to kierownika robię. Kierownika sam co naprawię, bo nie elektryk za bardzo. Na house, nie, no wszystko jest naprawione, ciągniki są naprawione. No. Oprócz kosiarki tej małej też ją naprawię. Ostatni, o, dzięki. Przedostatni odcinek o, można da, pieniądze wydawać. Rozrzutny. Można pieniądze wydawać na prawo i lewo. Dostaliśmy od Rosselmasza taki piękny. Nie wiem, co się stało. To, ale chyba śnieg mi został. Nie wiem, macie takie białe plaski czasami na ale wodzie? To nie śnieg. Nie. Nie śnieg, tylko wapno Fiatki chyba. Ale to normalnie aż nie, tak... plaski to wapno, to mi się zdaje, że to jest wapno. Aż ale to tak jakby ktoś normalnie pokipował z przyczepy, nie jak rozrzucił, tak, tylko tak. Też to miałem. Ej, to mi się wydaje, że się zbugowało przez to, że wiesz, że season. A, tu jest nierówno.
A ty jedziesz teraz bez przedniej kosiarki? Może się wystarczy. No właśnie mi się wydaje, że on by założył przednią. Jakby dał, by pojechał. A ten tu jedzie tym. Ja tak mówię, co wy tam odwalacie? Ten jeździ jednym wariatem. Tu na dołku ktoś tam jest, nic nie widzę. Nowe kosy. A, jest ten. Elektryk na house. To zjada z góry i pojada po to. Ducham? Weź to wypożyć. Znaczy ja pójdę zobaczyć, czy to się nie modyfikuje w tym. W dobrym miejscu z jednej strony stanę jeszcze Nawet drzewa nam nie zdążyły rosnąć. Nie, trochę drgnęło. Drzewa no, trochę drgnęło. Ale chcę wyjąć sobie za i zrobić cięcie drzewa. Tak, miałem plac, to miałem odcinku. To wtedy to nie będzie ja nie ostatni mam. Odcinek. A mój odcinek? Ja nie, dziękuję. To dziękuję, nawet nie chcesz drzewa. W czym to mogło być ten Riddy track do cholery? Riggy narkotyki? Nie. Ja pierdzielę. Masakra, biegam, chodzę. A tu jest, dobra. Kraksa, masakra, wow. Uwaga, uwaga. Jest, konfiguracja. Za 8, za 5 koła, ta nas podjedzie. Tak, no za 5 koła, to mówię. Dojeżdżam do końca, jadę. Musisz 5 kół oddać. O, nie mamy tyle. Wszystkie ale, zamontowane. Kurde. Ale jęczmionka nie tutaj sypie. Nie pamiętam, kosy były. No takie zostały jeszcze. Ale masakra, ta seria jest tak chora, że tak czy siak nie ma tu co robić innego niż sianokosy, no. Ja koszę, a oni sianokosy i tak. Mogliśmy 5 forsznitów tu kupić i byśmy żniwa robili. Tak bardzo chcieliśmy pójść na tej serii w te sianokosy, że aż chyba za bardzo to wyszło. No. Bo tego brakowało, żebyśmy mogli sobie często właśnie porobić sianokosów. No to tak wyszło, że... Nie, ale ta seria tam od początku w sumie nie była tak jakoś super bardzo oglądana, nie? Znaczy, od początku do majątku. Inaczej. Myślę, że oglądalność to oglądalność swoją drogą. Teraz trzeba ale... doma gospodarstwa jest, tak? Może będą oglądali. Myślę, że na pewno. Serdecznie zapraszamy. Może kiedyś mnie najmie jako kombajnista, ale to daleka droga. Ale wracając do tej serii, od początku było wszystko git, tylko po prostu my chyba nie mamy po prostu szczęścia do drugich oryginalnych mapek farmingowych, tak? Tak samo było wcześniej, tak samo jest teraz. Szkoda, bo zawsze ta główna mapa jest wszystko pompkę, a ta druga nam gdzieś nie podchodzi i nie możemy my się odnaleźć, nie możemy mieć z tego, nie możemy czerpać z tego przyjemności. No wiem, że jak ludzie oglądają jedną serię z oryginalnych maszyn, oryginalnej mapy, tak, no to też chyba się nie jest, chce to już jest chyba przesada, nie? Tak? Nie możemy specjalnie no naciągać i... No daje, bo zobaczcie, że kurczę, jakby nie siema, patrzeć, to... Razie. Boże, koszty paliwa? Kto tam ktoś zatankował, tak chyba przejeżdżał i zatankował. Że modków tutaj daje nam tyle możliwości, że praktycznie i tak, czy to są inne serie, to i tak się używa tych modów i to nie ma, że to czy są oryginalne, czy nie. Zobacz, tak szczerze patrząc, no tutaj z oryginalnych mamy nowy ciągnik, który został specjalnie dołączony do DLC. No i ten samochód. I tak to reszta wszystko, no i te dobra, ten ciągnik, no to jeszcze tutaj tego bruchrerka, no ale to są naprawdę fajne maszyny, które są takimi ikonami. Nie były używane, tak za, więc tak czy siak nie jest z tym źle, ale... Ale no, nie wiem, ciężko to powiedzieć. Liczę, że to, co będzie w najbliższym czasie, będzie dla was miłe do oglądania, a dla nas super do nagrywania i będziemy się z tego cieszyć, bo najważniejsze, żeby nam nagrywanie dawało przyjemność i żebyśmy to robili z chęcią, a nie tak jak teraz zastanawiali się, czy będziemy nagrywać, czy też nie. Albo, nie wiem, tak jak ja już nawet nie chcę myśleć, jak długo... ten odcinek miał być u mnie, już nie pamiętam. Chyba to, no, że... już chwilę temu mieliśmy chęć go nagrać, ale... Nie pamiętam kiedy ty miałeś... Tak, nie wiem, kiedy ty miałeś ostatni odcinek. A? W tamtym tygodniu, poniedziałek chyba, no jakoś tak. No to tak, można tak powiedzieć, że tydzień minął i Boże, po prostu... Czas leci. Tak, no czas nieubłaganie leci. Ale tak czy siak, dopiero teraz mówię, dobra, no trzeba to nagrać, bo z jednej strony trzeba skończyć, trzeba zacząć coś nowego, trzeba iść z duchem czasu, trzeba po prostu mieć z tego przyjemność. Przyjemne te sianokosy dzisiaj. No, akurat nie powiem, bo coś sobie myśli fajną robotę. Nie, no kurna, może ten, może jednak zostanie sianokosy, będziemy tego na tej serii robić. Kto będzie chciał odcinek z sianokosów? W ogóle? Przy ilu my zakończymy? 30 paru chyba, albo 40 paru. Ciekawek jaki ja miałem. Nie chcę, może by wyjść, no, zobaczyć. No, minimalizien... To nawet, nie wychodzi. To nawet nie wychodzi, bo on się boi. Odcinków na kanał. Ja nie. No bo przy czterech nagrywaniach, no to tak jest. Koszem w ordynie. Zaraz ja sam zminimalizuję, wyjdę. Obronek już idzie jak coś. Tak? Tak, właśnie wyskoczyło mi teraz. Nie, no to dobrze. Teraz zapisałem, to Bronek idę, no także... Tak, Bronek idzie, to ja mogę wtedy już iść sobie, co? Tak, na razie. No, ogólnie to... Zostań, nie bądź taki. Weź teraz te zakręty trochę inaczej. Nie wiem właśnie, co tu robić, no, czy to w zakrętach jeździć, czy jak to robić. Jeździć jedno od drugiego, Kraksa masakra, tyle można powiedzieć. Na temat tej serii.
ale... Jedź w koło, to będzie, będzie tytuł odcinka, Sianokosy w koło. Tak. Sianokosy w koło, ja w koło też będę na ten, chyba kosił. W koło ładnie to wygląda. A muszę teraz pamiętać tego klina tam wyciąć. Uwaga, uwaga. Nie widzę miniaturki. Kurwa, widzę, że obydwoje robimy to samo. Spokojnie, Moleczko, nie musisz, już ci mówię. Ja mam ponad tydzień temu, pokazuję, dokładnie to był 15 stycznia. A dzisiaj jest 25, 10 dni temu. 10 dni temu. No i jak tam? Bo już ja mam 32, czyli przy 34 kończymy odcinek. No, no tak czułem, że 30 który się dobrze jednak miałem przeczucie. No to nie jest po 10 na kanał nawet, no. Praktycznie. No nie, no szczerze... W tym momencie można być w szoku, że... Ale chyba więcej zrobiliśmy z tego, nie, udane na pewno. Na pewno. Udane, tam pamiętam, tam tak, fajnie. No ale tam też o wiele więcej areału mieliśmy i tak dalej, więc... Tak czy siak źle to nie było. Się na kosów jak coś. Też były. Jak? Nie, też były, bo to tam akurat były sianokosy. Ej, tam były sianokosy, ale chyba po prostu mieliśmy tą łąkę taką średnią i tyle, a tu tych łąk mieliśmy na... Tam pamiętam, ale... że dużo czasu chodziło na tą ścinę cukrową. No tak. To był głównie w tym odara, ale zawsze, że... Zawsze tam... coś jest na jakiejś serii takiego, co może popsuć, inaczej, na co czekamy, a potem może nam to popsuć wszystko, co nie? Mhm. Tak samo jak tu czekaliśmy na te sianokosy, a teraz narzekamy na to, że za dużo sianokosów mieliśmy. No coś za coś, tak? Trudno. No ale no, z drugiej strony, no nie można mieć wszystkiego, tak? Po prostu tak musiało być i tyle. Tak. Tak. No tak jak powiedziałem tak chwilę temu, no... No nie dajemy rady nagrywać dwóch serii z oryginalnych map, no. Chociaż byśmy się... Nie wiem, co by się działo i tak... No, no nie ma opcji, już tacy jesteśmy. Tak. Tak to już jest. No. Ale ważne, że... Co mieliśmy potestować, potestowali, mapę sprawdzili. Z jednej strony wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale jednak czegoś też jej brakuje. Mieliśmy zwiedzić ten teren cudowny tam na górze i go nie zwiedziliśmy. Może kiedyś zrobimy jakieś poszczególne odcinki z tej mapy. Pewnie powrót będzie do MS na albo odniki fajne mam brączek. Znaczy, okay, nie usuwamy, zostawimy sobie save'a to wszystko, bo może kiedyś gdzieś znaczy, tam ogólnie jak ktoś by chciał nagrać tak. Czwórkę sobie, nie wiem, jakieś sianokosy na górze, albo coś w tym stylu, to czemu by nie, tak? To by było przeobrazić tę serię w let's play'e, że chcemy zrobić co fajną jakąś akcję, kurczę, właśnie, nie wiem, czy górzyste sianokosy, czy coś w tym stylu, no to będziemy sobie tutaj chodzić, ale raczej nie będzie chciała. Odświeżanie w górach, no. O, no, coś takiego. Ja bez mod season na przykład. Ja wtedy posiedzę 10 godzin i śnieg dodam wszędzie. Ja pieruna, ja tak jadę, a on mi nawet nie wyłączył się, co nie? A on nie jedzie. Aha, to tyle? To żeś mi się naprawdę rozsypał. To kurwa na ziemię, gdzie sypiesz? Na ziemię? Mucha. Jakim cudem to na ziemię zaczęło sypać? Ej, tam no to na czemu wejdziemy? No gdzie? Bo nie włączyłeś R pewnie. Włączyłem R właśnie i... No włączyłeś i wyjechała i przyczepa. Ej, ty wyjechała przyczepa za no. Ten, znaczy... To samo było na tym, nie pamiętasz? Koło chałupy. Tam, gdzie ale mordo ma... Ręcznie zaciągnąłeś? No. To? Ręcznie zaciągnąłeś? To. No nie mogę ruszyć Fiatem. Nie, nic nie zaciągałem. Masz się tą może, ja na skrzyni jechałem. Bo jak fajne błotniki mam? A ja mu dodaję gazu, a on nic, co nie? Super, docięża ci, co? Było. Weź mu skrzynię wyłączam. A wyłączyłem w tym momencie ITV-kę. Ja miałem mu zacząć włączyć. Jechałbym pozbierać jeszcze, ale nie chcę mi się... Nie no, ręczny nie jest. No. Ej, o co tu biegnie? Ja nie potrzebuję, bo wyzwałem na głowę tam. A, może nie są podpięte te? To Xenna gdzie jest? Właśnie gdzieś Mercedes. No jeździ. Ej, coś się zbugowało, albo ja nie wiem o co biega, co nie? Rozsypał. Ej, możecie nim ruszyć? Ja bym tak poprosił jakiegoś ja innego tutaj. Ja też miałem na początku problem z ruszeniem. Bo ja nie mogę nim... O, Tanasek. O, wy wszyscy naraz wiadomo. Kurwa, wysiadaj. Halo? O! O Boże. O. Daj mu! Bieg wyłączony. Może zakleszył się chyba, co? Czekaj. Chyba się zakleszył, co? Kurwa, bo nie będzie sypać, ma na zimie wysypa. O mój Jezu! Daj się garnąć. Daj mu iść. Ja pieruna nie będzie sypać, halo. Syp mordo, teraz. Na zimie? Halo, mogę ja podnieść teraz? Ten może ktoś rozciągnąć? Tak. Może ktoś rozciągnął plandekę? Czekaj, o, pa, ruszył. Może ktoś rozciągnąć plandekę? Czekaj, podjadę zaraz. Halo, dzień dobry. Biegły nie da rady być. Czym tam dawaj! Dobra, no. Patrz teraz, zobacz. Ej, ale co się stało? No znowu pewnie na spadzie jakiś rewers się bił albo coś.
Nie, on jakby się zbugował cały, co nie? Zostaje koziarką przyjadę. Może trochę pokoszę? Ale awaria, masakra. Kraksa. Szybcie na mnie. Co ty tam weźmiesz? Boże, wszystkie. Dobra, jadę po tyrym. Syp na mnie. A ty masz pełną? O, masz przyczepę. Tak. O, masz przyczepę, dawaj. Bolek, a to ty. No już jadę po tyrym. Dawaj, pójdzie czy nie? Na lawetę tego Fiata. Cofnę tylko. Tak, właśnie. Nie, od razu jak będzie z nim jechał na tej lawecie, to możesz na chłopaki do wzięcia tam. Pójdzie czy nie? Zawieź go. Jo, idzie ty, dawaj, ale przyciążenie będzie tam. Przyciążenie pewnie tam. Z 20 ton wejdzie na niego. Pana strawulty odpuść. 20 ton będzie sypane. O! Nie. Kurde, poszedł! Co się stało? Nie wiem. Jedna z tłów. Musiał pozwolić paliwa zaciągnąć. Mordo, co zawiodło? Ej, spoko na nawet. Grubo. Niech sprzedawać, jedź to. Pizdzie. Jo, jedź, pizdziec, nie nada. Ja ważne, żebym miał... Się ale poszedł, nie? Wysyp na plątekę. Tana zrobi odcinek ze sprzedaży. Ja pieruna, co ja tu się dzieje? Ja odcinki nagram wtedy. Dobra, ja do tego. Tu akcje wszystkie. Ej, ogólnie to ja potrzebuję tu chętnego, żeby potem kosił, bo ja pojadę sobie popracować jeszcze troszeczkę, tak? Dobra, wpadniemy tam. No dobrze, ale chętnie się rozklekotał, jak chce nie da rady, nie pojedzie. Lepiej, żeby się nie rozklekotał. Tu, a, to w kółeczko sobie ten Fiat chodzi jak mój ZPS od początku do majątku, jakby co, to zapraszam na tą serię właśnie. Ej, nie. Mordeczko, przepraszam, ale reklamy to już za dużo, wystarczy, że raz już cię zareklamowałem w tym odcinku, tak? Ileż to można? Nie za dużo? No, PayPal w opisie. Myślę, że powinieneś jakąś gospę zbudować dla mnie tam. I w opisie. Gospę tam zbudować? Ja bym poprosił, nie chcesz jakąś tam starą szopę, ja bym poprosił tak, ja bym tam poprosił Esioka. Starą szopę i starą chałupę. I obym tak tylko jeździł. I kochanicy z drugiej strony wsi. Żeby tym Esiokim do niej jeździł. Co tam nas mówisz, że dzisiaj nie damy rady obkosić tego? Się chłop zadusił. Kurwa. Ty. Jak złapał ty. Jebany. Jebany. Jeszcze go zwyzywał ty. Zaciągnął się faj od śmiechu, dym w ten. Nie, ja słyszałem, że respirator podłączyłeś, morda. Respirator napiął cały człowiek w pokoju. Jebany. Ten kwiatę pojedzie, nie? Kurwa, ten kombajn nawet się nie wyłączył, co nie? Zaraz chłopaki podjeżdżam samochodem, po was jedziemy na szczepionkę. No tylko nie w szczepionkę. Chłopaki, jak tam... Jak przyjedziecie któryś... O, wierum, jasne, ja go daję tam. Ja już biorę Fenda, lecimy popracować troszeczkę na zakończenie. Takie, ja pierdolę, wszystkie ciągniki są powypierdolane w kosmos. Ej, co jest, jak naprawiłeś to, Bronek? Nie wiem. No bo ten też kurwa nie jedzie. Pasy, dawaj go, pokaż to. Pokaż to. Czekajcie, ja to zaraz ogarnę. Opuść ładowarzę. Mordo dojedzie dzisiaj? Nie, nie. Pokaż to. Włącz prasa. Wyłącz prasa. Nie, nie, nie obciążaj go. Czary mary, hokus pokus, twoja stara to Ford Focus. Kurwy, nie masz. Przebrzydłe. Porozwalają te ciągniki, to że koniec jazdy. Jak się wydar jeden przez drugiego, nic nie usłyszałem, co nie? Ja to naprawdę, bo ja umiem. A to co? Jak umiesz, to powiedz. Bronek się odpalał chyba w pokoju. Zaraz wyładuj tutaj, klikam. Dobra, na razie tam. Ej, ty będziesz kosił, czy co? Tak, no jeden kosi. Skrabiarkę połączoną zostawił. Ciur, ważne, żeby kosił. Ale tu... Ale kolory są zajebiste teraz na tej serii, nie? No, ja bym może nagramy. Ja nie widzę na oczy. Chcesz miniaturkę dam, czy nie? Dawaj, nawet dwie. Ale ze zgrabiarką, zgrabiałeś na odcinku? Tak, też było. Ja, znaczy... Samą zgrabiarkę zrób. Cianokosy. Cianokosy u Krzycha. Po cholerę masz... Boże, jak wolno sypie. No. Stój. O Boże, zrobiłem zdjęcie, jak szedłeś do tyłu. No to fajnie. Bo ta seria to tak bardziej powiedziałbym się cofa do tyłu, więc... Zabrat. Nie mów tak blisko o tej serii. Kosiarka się nie włączyła, mój Jezu. No, patrząc po tych maszynach dzisiejszych, co tu się od... Pierdziela to... Kraksa, nie? Ja tak samo znakram, mój Jezu. Ja robię miniaturkę teraz, Simo Adam. Boże. Wszyscy miniaturki mi zrobią, aż nie będę wiedział, z czego wybierać. Ciekawe, komu dam 3 razy na tak, aż komu 3 razy na nie. No dawaj, tamten respirator nie może podłączyć. Nic nie widzę, jak coś. Nic nie widzę! Podłączył respirator, stracił widzenie. Ja. Thanos ma widzenie w więzieniu. Ty kurwa. No nie wiedziałem na widzeniu. Na widzeniu to na widzenie. Jak wysłałem ci miniaturkę, teraz mi wyłączył przeglądarkę. Już mi wysłałeś miniaturkę? No. Już zrobię. Szybki jesteś. A dodałeś nas chociaż? Czy nie? Nie, to najpierw podstawka, co może być. Tak, podstawka?
podstawka pod kwiatka. Jak nie, to wtedy musisz zapierdalać. A akcept muszę dać. No kurwa, przeglądarkę mi wyłącza, chcesz ci wyrzucić to coś, co? No ja już chciałem to ocenić na odcinku, kurwa, ja pojechałem za daleko. Tak szybkie jeszcze nigdy nie zrobiłem. No pewnie mi się mega spodoba, bo ja lubię takie szybkie. Ale zapierdziel dzisiaj, dobra. Nie? Pewnie mi się jednak nie spodoba, no ale dobra, zobaczymy. To jednak nie to, bo Bronek nadal idzie, jakby się ktoś pytał. Gdzie? Na grupie. Na grupie nie ma nic innego. O, poczekaj, poszło coś. O. Ej, ogólnie nie oszukujmy. Ej, nie oszukujmy się. Wyszła ci zajebista miniaturka. Tylko szkoda, że uciąłeś tego Fiata, co nie? Stary, że ja skizy jogi, ja poszedłem na koniec mapy i na maksymalnym zoomie robię. Ale szkoda, bo fajnie, to tylko to fajnie wyszło, że tam. Ale fajnie wyszło, że ten, że tam z tyłu akurat mnie złapałeś, jak jechałem tą prasą, co nie? No nie, belki mi zgniły. No szkoda, że tak. To tylko to był co? Nie, ja dla belki to zdjęcie ja tam robiłem spajkę. Czemu tu jest belka? Znaczy wiesz, nie wyłączając schudów, to wiedziałem, że tam nic fajnego nie będzie, tak? Nie, chyba. Nie. A w ogóle ktoś ruszy tym kombajnem? O, idzie! Pa, jak bizuny. Ej! Ej, co to tutaj jest? Co stało się? Co to jest? Dwa kombajny przyjechały. Gdzie? Na koszynie łuki. A ten koszarką biegał. Ja nic nie widzę, ja nie pomogę wam. Chciałem to zobaczyć. Ale jedziesz, patrz. Ej, stój! Może mi się... Stój! Traktor mi ukradli. Ej, nie jakoś... Ej, ale ogólnie idzie pokos? Za nim? Nie. Boże, zboże do kabiny się napełnia. Pa, co robi jebaniutki? Ej. Ja. Pochuj kocić. Ja pieruna, ty. Właśnie. Ale nadal nie mogę zbekniać, zacząć śmiać. Respiratorek się włączył. O, jak tu wjebał się. Ale to chyba to jest nowa sieczka. Proszę państwa, dzięki serii Alpin mamy nową teksturę sieczkarni. Serdecznie zapraszam, tak? Nie, to jest mistrzostwo świata. Taka sieczkarnia powinna być tutaj zrobiona. Przysłuchaj się prawa Adamowi. Ej, co będzie jak złączę trochę siana, trochę słomy? Może tak będę prasował. Zależy co pierwsze wciągnie, nie? Po jednym pokosie będę takie belki sadzał. O mój Jezu, respirator się przewrócił prawie. Respirator się przewrócił. Nie, no, mój nie jest podłączony w ogóle. Robię robotę. Respirator. Robię robotę, to co to? Sienokosy skończone prawie już. Aha! O, może pojedziemy tędy? Bo mi się nie chce zawracać. Pa. 100. Dawaj, szybko. Co tak wolno? Do góry, w dół. Jedziemy dalej. Proszę, kto to robi? Co? No muszę zgrabić to przez dzielno. Roztrząśnij to. No mogłeś roztrząsnąć, byłoby ciekawiej do zbierania. Zgrabię, żeby nie musiał specjalnie tam jechać tego jednego przejazdu z prasą. A przecież jak chcesz zrobić bolek, czy to... Tak ogólnie kto będzie odcinek robić ze zbierania balotów? Tak z ciekawości. Mój Jezu, nowa przyczepa, tylko raz użyta będzie. Ja chyba autoladera wezmę. Ja autoladera włączam zaraz. 50 tysięcy beltu będzie. Tak, jak chodzi, że spędzona sobie. Jezus Maria, robota nie wiadomo, za co się zaraz na 5 cieńków pracuje dzisiaj. No. Panie, taki zapierdol, że nie ma czasu na pomyśleć. A zobacz, jak łąka wyczuszona już. Dobry? Cześć, pika ci coś. Wiem. Pikaciu! Ale pika Boże, jak to idzie. Boże, jak to idzie. Prasowanie akurat tym zestawem to jest mistrzostwo świata. Jakby mi samo jeszcze wyładowywało, to by było super. Ale to idzie, nie? Nie wyhamuje, na pewno. Ja mówię, Boże, zanim... Wy tutaj skusicie... Teraz wszyscy tego pierdziela, że nawet jeszcze nie skończysz mojej połowy. No tak, może swoją dobrze. Belki byś tam zbierali, a nie... Ta, się tam opierdala za potą jabłonką. Uważy kochanicy pewnie. Wszyscy mają tą samą pewnie. Bo ten jakiego rogala tu przeciął. Nie chciałem, żebyś specjalnie z pracą jechał tam na jeden taki poprzeciek. Co on jebał ty? Ciul pojadę. Pojadę sobie, nie skoszę. Tytuł odcinka. Koniec serii na wesoło. Z tym jęczmieniem do kurów jedziesz, czy gdzie? Do kurów.
Ta suszarnia z tyłu, wiesz? Kurę. Suszarnia z tyłu. Cipki. Oj, stój. Tu są. Zaraz koniec wątki, jak to. Ja zaraz tej nie będzie zmieniała tam co ten, zgrabiać, bo zgrabiarka na mnie płyce. Ja, ta zagrabiarka ogólnie to jakąś furorę dzisiaj robi w tym odcinku. Ale fajnie, chociaż prasa ze trzy odcinki była. Naprawdę bardzo fajne, można by było ją gdzieś kupić, ja tam na posąsiedzku. No, myślę, że tak. To jest, to będzie twój nowy nabytek za... Nie chcę go. Nie. To będzie twój nowy nabytek za 30 Kochanica. Sezonów. Kochanica w prezencie dochodzi. Mod kochanicy, może ciekawe, czy giancie puści takie. Patrzymy, a tu w giancie same kobity na balkonach. Zamiast tych chłopów tam, do woli. Papa jedzie na czołówkę. Bo nie, no, ciekawe, co widać, ten trójkąt trochę. Bermudzki. No ładnie ta seria wygląda ogólnie, naprawdę. Nie, jest super. Miło. Gdy wszyscy... Jeżeli ktoś by ej, był ogólnie... Chętny, ja ogólnie myślę, że możemy wydać... Możemy sejfa wydać. Możemy ej, wydać sejfa. Ale jesteś hojny, mordo, naprawdę. No myślę, że to jest najlepszy prezent dla naszych widzów na zakończenie tej serii. Dla wspierających. Nie będę musiał się męczyć. Dla wspierających, jo. Po kosy słomy, wydajmy się tak. Z nową teksturą słomy. Dokładnie. Z tą nową teksturą ścieżkarni. O Boże, i z tymi rogalami to tutaj. No dobra, może dużo nie mamy tu ogarnięte. No dlatego jesteś mega dla naszych widzów, tak? Może nie kosi reszty. Przepraszam. Bo liczą się chęci, że chciałeś oddać im save'a. Tak? Dam, dawaj, tylko o mnie, ten, prawie, żebym miał... Nie, ale ogólnie ta seria właśnie tak powinna wyglądać. Że my wszyscy... koniec. Wszyscy w piątkę na jednym polu i odpierdalamy lipę, co nie? Wtedy tak. Chciałem, że nie wyrobisz się już. Wyrobię. Od lewej do prawej, żeby dobrze prasa ciągała. Tak, bo ona jest taka... Kolejna? Jak ona ma 8 ton tylko chyba. Nie wiedziałem, że uda mi się tak ładnie prasować. Boże, co nam się odbywało? Boże, jakie eski mi to robi. Przyczepę wysypuję, a plandegę położyłeś? Tak. To dobrze. Ja tu daleko rozjebał znowu Maseja. Ej. Ale co? Jak tu się wrzucić bieg? Bronek, podjedź mi do kombajnu. Co? O Boże. Dobra, masz pracę za mną wtedy. Mordeczko, coś się wysypało, ma kumbaj gubinowy, co? Ej, panie, wysiadają. Boże, aż mi się podbiera, jak sam podniósł. O, tu jest ten przejazd, fajnie, cudowny. Dołożę swoje. A co, będzie to jakiś koczerek panoramiksa? Jak dał w palnik. Jobany, jak tam idzie z tą kosiarką, to nie wiadomo, czy wyhamuje. Cicho jeszcze. Ja pociąg słyszę. Nie, no w buzie widzę. Ej, coś jest chyba nie halo z tym traktorem. Z którym? Gdzie? Z Fiatem? No wysypaj tutaj, to nie bardzo. Dobra, dawaj. No poprosi. Dalej, jak ty jeździsz? Ja jeszcze belkę tam dorzucę. O. Dobra, zasypam się, poczekaj. Dobra. Podjedź się do bliżej, zsypa do mnie, się. Mała. Ale fajnie, może do ciążynie chociaż z tymi kosiarkami, co? No. Ale chociaż się nie gibnie, mordo. Ebelka się rozpruła tu na całe. Dobra, na, na razie, trzymajcie się. Rozpruta belka? Lubię to. Jak zostawił! Mordeczko, zawadziłeś chyba w coś, co? Mordo, Boże, jeszcze! Poruszył go! Muszę cię ustawić, Boże, żebyś dobrze ten... Ta, ej. Z nie, nie z birą, bo ten. Boże, to proszę. Myślałem, że wyżesz się jakąś kubkę tutaj wywalili, czy co? Na czasu. Wiecie, ja podjeżdżasz do dzwonek? Kurwa, krzywy pokaz przez się pójdzie. Ja pierdol. Prasuj pan to teraz. Patrzcie, ja tutaj czuły stożek robię. Czekaj, czy ta belka ładnie stanie? A, jeszcze trochę ją. A, jeszcze trochę. A! Gitara. Jakby co to, tutaj zaznaczyłem belką, gdzie jest morze, trzeba zebrać. Mordo, ten pokój sprawdzi tu ładnie. A to jest jakiś challenge? Dla mnie? Weź zrób sobie miniaturkę, ładnie to wygląda ten pokój. Ja, zajebisty. Ej, który jest bardziej? Który jest bardziej? O, nie wiem. Bo chciałbym taki challenge ale zrobić. Ale to mucarnia nie bardzo w kombajnie chyba, wiesz? Przeciąłem się przez środek jak coś. Kurwa, nie wiem który. Ten, dobra, ten środkowy. Przez środek. Dobra, zbieram. Dzięki. Tylko muszę wejść do środka, bo nie będę widział nic, co się dzieje. Ale to będzie... Dobrze, bo ale dobrze, nie ma dobrze, że mam kierownicę, co nie? Patrz, skupaniec, jak pasuje z kurwa, skończyło się. Ale jak sobie wykręciłem kierownicę. Ej, ja to sprasował wszystko bez mijaków. No tak, no ja właśnie mówię o
mi chodziło, że w szoku byłem. Ej. Ale dobrze, może to wtedy różna będzie chodzi. Co robisz? Widzisz, jak jadę do przodu? Nie, nie mam za co. Tu pokazy są, jak coś. Dobry jestem. Myślę, że z prasowania powinienem piątkę dostać. Ty weź odłącz, to ja to podepnę, odejść. Tutaj już nie. Ten naprawdę, ten środkowy był hardkorowy, jeżeli chodzi o pokos, co nie? Tam trzeba było się nakręcić z tą dwoma rękoma. Za duży jest, nie daje rady. Widzisz, jak ja do przodu? No, na razie to widzę, jak się ta przesuwa przyczepa, co nie? Trochę nie pomogę ci. No weź popchnij, może rusz, załapię tam wał albo co. No, wiesz, to ogólnie, to... mordo, zostań tu już. Chyba jeszcze bardziej hardkorowe zrobiłeś. Ej, weź wiatr na ciebie. Jubany. Ja prawie kółko zrobiłem. No. Ale rogala, jak ja zawinął, jak to główka jest, ty. Główkę chciał rysować. Pa, co robi? Buzię widzę. Pa, co robi? A tu jest ta kubka, ja szukał kubki. To belki ale wszystkie na tą kubkę. Mordo, decencja, chodź tu. Co on miniaturkę zrobił? Za kombajnem, bo piękne pokozy tutaj widzę. Tak? Ja tego Fiata jak coś to nie bierz, chłopaki do cięcia, nie? Ej. Podnieś się i zrób sobie miniaturkę, patrz mi tam robią w tle. No, wiem, właśnie, w sam raz by to było. A może ładują na lawetę, chyba nie bardzo już, czy komornik przyjechał. Czy to już jest, czy to już? Czy to już? Ja go bierze. Chyba spadnie zaraz. O, Boże, ten laborator jest. Wyjebie z... Mordo, podbiło cię chyba na górce. Boże, co ty? Deadpool się udziela. Tak, no to jest... Bronek niepodobny do ciebie. Tak, to niepodobne do ciebie, że takie rzeczy robisz. Ej, tu mu założyć tą. Pa, na głowie nie? Widzi jakieś. Nie. Ej, oddawaj bezpieczeństwa. Poczekaj. Oddawaj klatka to. Bezpieczeństwa to no. Zostaw go. Para, zostaw. Parę kombinują. Klatka bezpieczeństwa dla tego, dla świata. Czekaj. Aż się w ten ruszyło. Ta kosiarka by się przydała. Mordo, zamknij, bo jeszcze wciągnie. Nie, zaraz zamknę. Kurwa, ja. Nie bardzo z tym pomijam. Bo urwie Pottingera, tak, bo tak majdasz, góro, dół. Możesz jechać. O. A, nowa kosiarka? Tak. A, ładnie, belki pod skosem poukładane. Nie jedź ta, Nie jedź ta. Co to jest? Chciałem zamknąć. Bo nie chciał tego, ale nie, za nisko się otwiero. Czekaj, wejdź, poczekaj. Ej, stój. Ej, mam pomysł. Riki traka wrzuć do środka. Kusiarkę do środka, nie, dawaj. Nie kusiarkę. Ciągnik. Gdzie ty jesteś? Wykrywasz. O Boże, dawaj, ej, dobrze, dawaj ten. Obciążnik do środka. Obciążnik, nie, bo tego to nie. Obciążnik, dawaj. Wyciągaj tą Pottingerkę. Nie mów mi co robić. Wyciągaj ją. Pa. Nie, stój, nie, otwórz! Dobra, oddaj! Na pełni. Oddaj. Dobra, głupie. Dobra, masz, no, Adam, zrób, no. Chodź, bolej. Można tak jakoś tego? Ale daje, da, suma dzisiaj. Nie wywaliło. Przytrzymaj, że nie waliło. Pa, teraz dawaj, już? No. Ale skleszyłem, ale nie wyszło. Kurwa, nie wyszło. I myślę, a że ten... Nie mogę już. Ale tym pięknym akcentem... Una jest w środku? Nie. Una jest pod spodem. Pod wrzucota. Papa, co? Adam, łap! Bo... Już jedna w środku jest jak coś. Ej, to jest nowa dyscyplina, rzut w tym. O, kurwa, macie. Opa! Jak kurwa, patrz to się na prasę. Czekaj. Jo. Patrz to się na prasę. Boże, tyn jak rzucił. To jest nowa czapka. Nowa czapka niewidka. Tym już odcinkiem trzeba chyba zakończyć tę serię. Nie, jeszcze jeden bardzo. Nie, nie chcę teraz porobić się na kosy tym nowym zestawem. Hop. Ale ten, ale ogólnie myślę, że każde te 30 odcinków miało swój urok, a ten ostatni u mnie miał największy urok, bo ta nas chciał mnie skasować. Dziękuję wam serdecznie, zostawcie łapkę i czekajcie już na nowe odcinki. No, z naszą cudowną czwórką, a myślę, że... Zaraz wyładowuję. No, takich dymów co niemiara będzie. Na razie trzymajcie się, cześć. Cześć. Bez traktora.